Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to kolejny materiał z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. I jak widzicie, znaleźliśmy tutaj ostatnie dwa znaczniki w okolicach tego pięknego mokradła zwanego Velen. No chodź, uderz mnie. No. Wszyscy? Mam nadzieję. Więc jak widzicie, praktycznie cało Velen... Całe, nie cało. Te Velen jest tutaj odkryte. No tego miejsca raczej nie damy rady tutaj odkryć, ze względu na to, że trzeba przejść przez wejście do jaskini, a klucza nie mamy. Więc z wsi pod Gaję pójdziemy jeszcze tutaj na ostatni i zaczynamy miecze i pierogi. Więc jeśli ktoś nie chce oglądać tych dwóch ostatnich znaczników, spoko, rozumiem, przewincie sobie gdzieś, nie wiem, do trzeciej minuty. Nie zdziwiłbym się po prostu, gdyby komuś już się znudziło to. Mi na całe szczęście nie. Więc zanim tam podejdę, jeszcze sobie podejdziemy tutaj do naszego kupca. Zobaczymy, czy mam coś lepszego. Mam jakąś szpę. Jest lepsze, ją od razu założymy. Naprawimy sobie szpejnę, ostrzymy. Galadriel, posłuchaj, mam jedną taką prostą sprawę. Chcę to wszystko posprzedawać w diabły. No. Żebyś za mocno się nie wdał w sprzedawanie, Geralt, i nie stracił czegoś, na czym ci zależy. To byłoby krucho. Tu mamy jeszcze jakiś dashbook od podpalenia ulepszony, co jest w sumie fajne. Bo ręka i pieruny siarczyste nas nie obchodzą. Dobra, ty jako handlarz tutaj raczej rupieciami i tym się nie interesujesz, więc proszę cię, napraw. Dziękuję. Bywaj. Parki? A tymczasem płoteczko. Ciężko było ubić te poczwarę. No było. Jeśli chodzi wam o tą kobitkę, która tam koło tego. Koło sołtysa Bolko, bo to sołtys Bolko tutaj był, nie? Co mówił o tych zakochanych. Że oni się nie znaleźli, że panie, skąd o tym wiesz? A później... Płotka szybko, bo zaraz musimy być w Nowigradzie. Porozmawiać sobie z przyjacielem Hathorin. Wdać się w negocjacje. Robić dobry sos, baba wodna. Nie zdążyłem uniknąć, no mój błąd rzeczy. Dobra. Ej ty babo, wstręt na drugi poziom masz tylko. Znaczy ósmy. Drugi, prawo. Dobra. Wszystko podniesione. Tak. Super. No to jeszcze tych dwóch gości będziemy musieli w Velen ograć w karty. Brama portowa. I będziemy u Hathoriego. Jak widzicie, trafiłem równo z tymi 3 minutami, bo mamy 2 minuty 55. I zaraz będziemy wczytani. Dawaj, równo na 3. No dawaj, dawaj, dawaj. I już powinienem być wczytany, no trudno. Ale nie myliłem się. 3 minuty i macie już wczytywanie się na sam Nowigrad. A skoro nadchodzi czas białego zimna, no to żółty śnieg trzeba jeść. No, 3:15. Jesteśmy wczytani. Lecimy prosto do pana Hathoriego. Chłopiec tam się pluska w kałużach. Kolejny przybłęd. Przestańcie mnie wyzywać i się ze mnie śmiać. No, ja też nie. Przy takiej pogodzie. Nawet nie wiem, czym sobie nie przemedytował po prostu. Mniejszych godzin. Dobra. Takiego. Pogoda, mam nadzieję, że się poprawia. Jest pogodnie, jest wieczór. No. Jakieś napoje jak miałem. A właśnie, czy ja mam jakieś odwary i coś jeszcze do zrobienia? Bo wydaje mi się, że mogę mieć. Tak, dokładnie, bo niedawno zabiliśmy Widłogona, widzicie? Dobra. Aktywne zadania na pleśń popsa, nie? Dobra, Hathori. Witaj, Hathori. Wróciłem. Witaj, Wiedźminie. Zastanowiłeś się? Pytanie. Mam ci załatwić dostawy niby skąd? Wystarczy, że poszedłbyś ze mną na spotkanie. W charakterze ochrony. Swego czasu w sprawie dostaw żelaza pertraktowałem z człowiekiem króla żebraków. Może być. No tak, on raczej nie przejmuje się embargiem Tasaka. Tylko, że on żądał jakiegoś chorego procentu. Ale może mógłbyś mi pomóc w negocjacjach? Spokojnie, nie chcę nic za darmo, dogadamy się. Mógłbym na przykład wybrać sobie coś z tej kolekcji? Zapomnij o tych śmieciach. Wykuję ci miecz, którym będziesz mógł zabijać bogów. Bogów? Nie wiem, nie chcę się mieszać w sprawki nowigradzkiego podziemia.
Naprawdę, przydałaby mi się pomoc kogoś takiego jak ty. A temu sukinsynowi należy się nauczka. Będę twoim dozgonnym dłużnikiem. Chcesz? Chcesz zbroję płytową? Załatwię ci. Może trebusz, katapultę. Dobra, biorę katapultę. Zgadzam się. Ustaw nam spotkanie. Doskonale. Spotkajmy się po zmroku. Przy żurawiu w dokach. No to już niedługo. Najsłynniejszy Zamtus w Nowigradzie to pasyflora. Wyglądasz z najeżdżki. Noga Szałwia, no i... Szałwi już nie ma. Także gościu, który tam mówił o tym, muszę sobie przyciszyć, bo chyba muzyka jest znowu coś, no. To jest znowu okej? Okay? Dobra. Kurczę, przestańcie mnie nazywać wilczkiem, jak te kazanie zatroskanego tak samo jest dużo. Hattori, jakim cudem ty jesteś tu szybciej ode mnie? Witaj, to tutaj? Witaj, Wiedminie. Kawałek dalej. Gotowy? No raczej nie inaczej. Prowadź. Doskonale. Tędy! Jak nie mam, każde takie spotkanie musi się nie uda... Aha, mogę. A teraz już mogę? To zapisał po prostu. Przysłuchuję się, że ona tam tipozuje. Ona idzie pod boki. Co o nim wiesz? Dobra. Niewiele. Łatwo się denerwuje, więc targuj się ostrożnie. Potrzebujemy go bardziej niż on nas. No to już. Zaczynamy targi z bandziorami. Miałeś być sam, elfie. Kto to jest? Troskliwy przyjaciel. Troskliwy przyjaciel. A tak, dobra. Jest tak. Otwarty konflikt z Tasakiem musi się szefowi opłacić. Oferta jest jedna i nie podlega negocjacjom. Wykonamy się. Zaskocz nas. Ile? Stała dostawa żelaza będzie was kosztować 50% zysków. To za dużo. No, patrzcie coś woli. Oszalałeś? Damy wam 10%. Geralt, co ty? Cicho. I grasz z ogniem, Łazengo. Nie muszę się z tobą targować. 40% to jest ostateczna oferta. Chyba cię coś boli. Potargujmy się. Damy wam 25%. Kim ty jesteś, żeby dyktować warunki królowi żebraków? 35% to ostatnie słowo. Nie. 25% to ostatnie słowo. Ale dorzucimy wam zniżki w warsztacie. Chyba zwariowałeś, Łazengo. Nic z tego. Chodźcie, chłopaki. Nie, to nie. Jak nie, to nie. Trudno. Geralt, co ty wyprawi... Czekajcie. Niech będzie. Umiesz się targować, troskliwy przyjacielu. Troskliwy przyjacielu. Zgadzamy się na wasze 25% plus zniżki. No problemu. Zgoda. Interesy z wami to przyjemność. O! Kłopoty. Krasnoludki. Oj, cyna, coś ci się pojebało po pijaku. To teren Tasaka, lachociągu. To chyba teraz mam już konflikt z Tasakiem, nie? Są od Tasaka. Szybko się dowiedział. No właśnie, za szybko. No cóż, no muszę ich pozabijać. Ej, usunął mi wszystkie moje buffy. Dlaczego? Spróbuj ze mną, Fiucie. Kończmy to. Ała! Bolą jak diabły. W nogi, tędy! Cyna! Gdzie? Za nimi mam biec? Hattori, prowadź mnie! To co mamy zrobić? Nie wiem, prowadź. Myślisz, że ja wiem, gdzie mamy uciekać? Dobra. Czy wy będziecie mnie tutaj pilnować? Za mną. Aha, no to za mną, jak ja nawet nie wiem, gdzie mam iść. Dobra, jakoś to wyszło. Cyna żyje, bo myślałem, że mogą go zabić. To byłaby lipa, bo bym wtedy musiał pewnie wczytać albo coś. No nic, mam nadzieję, że nam się to opłaci. Będzie warto, zaufaj mi. Możemy liczyć na wasze dostawy? Za kogo mnie masz? Dałem ci słowo czy nie? Ale na waszym miejscu bym sobie załatwił obstawę. Z Tasakiem nigdy nie wiadomo. Nie ma problemu. Mógłbyś nam dać kogoś do obstawy? Niestety kilku gnojków Tasaka przeżyło. Pewnie już wie o wszystkim. Ja nie mam ludzi, żeby wam zapewnić ochronę. Na waszym miejscu to bym na razie nosa nie wychylał. Coś się pomyśli. A znasz kogoś? Mordo? Ale w końcu szefowie się dogadają i będziecie mieć spokój.
Trzeba tylko przeżyć do tego czasu. No dobra. Zrobimy? My tu gadu gadu, a wspólnik ci nawiał. Zaraza. Ej, czekaj! Powodzenia. Ma sprawy, cyna. Cyna, wydaje się być takim spoko ziomeczkiem. Hattori, zaczekaj! Gdzie ty żeś zwiałeś? Się w coś wpakujesz. Co za łeb. Jeszcze coś ci się stanie. Siwy a chamski, a jaki mam być? Hattori. Wynegocjowałem ci koks, w ogóle deal. Hattori, jesteś tam? Otwórz! Nigdy w życiu! Daj mi spokój! Sam tego chciałeś. Nie głupiaj się, wpuść mnie. Wybij to sobie z głowy. Ja się stąd nie ruszam przed Midinverne. No to... Wybacz, Geralt. To był błąd. Wchodzić w interesy z tymi bandytami... Trochę na to za późno. Król żebraków załatwi ci dostawę i co wtedy? Czym mu zapłacisz? W co ja się wpakowałem, Geralt? Musisz mi pomóc. Ja naprawdę wyjadam cudze rzeczy i wypijam? Nie, nie muszę. Jestem wiedźminem, nie ochroniarzem. Serio, będę to jadł? Mógłbyś mi poszukać ochroniarza. Geralt, błagam, zabiją mnie. Albo spalą ci budę. Masz kogoś konkretnego na myśli? Jest taki najemnik, Sukrus. W jeziorze przesiaduje. To stary pirat ze Skellige, który kiedyś mi pomagał. Wielki jak stodoła. On się nie wystraszy nawet tuzina tasaków. Dobra. Nie możesz sam z nim pogadać? Rozstaliśmy się trochę poróżnieni. To znaczy domagał się premii, a ja... Dobra. Nie zapłaciłeś mu, świetnie. I co? Mam na to jeszcze teraz pieniądze wyłożyć? Na pewno się dogadacie. Geralt, nie zostawię mnie tak. Mam miękkie serce, masz farto. Dobra. Także no, nie powiem, fajnie się to zapowiada. Wyszliśmy w układy i już wkurzyliśmy jednego z szefów półświatka, no ale... No cóż, tak to bywa właśnie. Przecież idę. Co tu się dzieje? Ale ja ciebie nie uderzyłem celowo, gościu. Pomogłem ci tylko. Co tu się dzieje? Chyba trzeba będzie się wtrącić do dyskusji. Czemu się bijecie? Halo. Ty jesteś, Sukru? Gdzie się tu wpieprzasz? Jeszcze nie skończyliśmy rozmowy. To była rozmowa? Nie twój chędożony interes też chcesz w ryj? Aha. Wow, co jest? Dlaczego tak nagle się muszę z nim napieprzać? Ale co za dziwny przeskok w ogóle, halo. Niesprawiedliwe trochę, bo nie byłem na to gotowy. O tym nie wiem, jak się z Sukrusem trzeba bić, czy on ma jakieś tutaj szybkie ataki, czy mocne, silne. Na razie go zapędzę w narożnik i będę klepał, jak to zazwyczaj robię z frajerami. To jest moja jedyna taktyka, która zawsze się sprawdza. Jeśli masz ruch areny, to możesz kogoś po prostu zgnębić, jak śmiecia. I teraz patrzcie, mocnym, i przez łeb, i gościa nie ma. No, ale zaraz, ja miałem go chyba namówić, a nie obić. Ale obiłem, nie zabiłem, tak? Wybacz, tak. Sam się prosiłeś. Geralt jestem. Sukrus, dobrze ci poszło, przyjacielu. A no tak, Skelligijczycy lubią takie rzeczy. Na zgodę? Chodź, pogadajmy w środku. Nie ma problemu, mordo. Ach, ten jesiotr. Dobra ryba, ja nie lubię ryb. Złocisty, Dobra, karczem na muzykę. Co tutaj sprowadza, Geralt? Mam interesy. Szukam ochroniarza, zainteresowany? Czemu nie? Jak są pieniądze? No właśnie, na razie nie ma. A, czyli barter. Ja coś dla ciebie, ty coś dla mnie. No. A Tori, zabiję cię. No niech będzie. Co masz na myśli? Szwagier wisi mi pieniądze. Odzyskaj je, to pogadamy. Nie ma problemu. Zaraza. Zajmę się tym. Gdzie go szukać? Zakotwiczył tu niedaleko w porcie. Wiesz co? W sumie mam gdzieś te jego pieniądze. Jak ci się nie uda, to trudno.
To co mam w końcu zrobić? Rozwal mu ten cały zapas miodu, który przywlokłem z Anskellig. To jest dojrzałe zachowanie? Nie, ale za to sprawiedliwe. No dobra, zobaczymy. Ciebie czemu osiwiałeś? Ze stresu. I odsłuchania takiego właśnie pieprzenia. Dobra, gdzie jest ten gościu? Co tu się dzieje? Jakieś walki macie? Co was tych przestraszyło? Tutaj coś po... Bandyci jacyś, dobra, siema. Jakieś ostatnie słowa. Już, spokojnie. Mam nadzieję. Może to jest jakieś tajne wejście do gildii złodziei. Ja sobie coś zjem. Może będzie zaraz jakaś kolejna walka. Czy to nie jest ten kupiec, z którym ma się wcześniej bić? Witaj. Siema. Jestem windykatorem pana Sukrusa. Przyszedłem po... Pana? Chama nie pana. Niepiśmienni interesów nie robią. Powiedz mu, że zapłacę, jak na Skellige wrosną palmy. O co się kłócicie z Sukrusem? Miód importować mi się zachciało. Miód! Rozumiesz? Gówno nie interes. Panie, takie cła dojebali, że jaja się kurczą. I teraz nie mam z czego spłacić tego cholernego łajdaka. Prędzej na Skellige wyrosną... Wiem, wiem. Ej, wiesz co? Na Skellige wyrosły palmy. Zapłać Sukrusowi. Nie może być. Zapłacę Sukrusowi. Może być akredytywa u Vivaldich? Tak? To ja już pędzę. No bo szkoda mi niszczyć, kurczę, miód. Niszczenie towaru wcale nie pomoże spłacić tego długu, nie? Nie wiedziałem w ogóle, że na Skellige palmy mogły wyrosnąć, a tu proszę bardzo. Dzięki mojej namowie okazało się, że na Skellige wyrosły palmy i to jeszcze takie naprawdę, kurczę, duże. No to chodźcie. No. Zostawcie ich, bandyci. No. Chodź tu. Pomogłem wam. Więc nie drzyjcie japy. Imię? Geralt. Halo? Mam pić coś glancuś, ja tu mam robotę. Smacznego ogólnie. Jak tam, Geralt? A zajebiście. Załatwiłem to. Powiedział, że wystawi ci akredytywę w banku Vivaldi. Nie wiem, co to jest, ale... Zuch, chłopak. Powiedz, kogo zajebać. Na razie wystarczy przypilnować. Jest taki miecznik, podobno się znacie. Hattori, ten elfik. Kiedyś chciał mnie ocyganić na toporach z Kubany. I co? Pracujesz dla niego? Można tak powiedzieć. Wspólnie likwidujemy monopol na usługi kowalskie w Nowigradzie. Szczytny cel. Skoro za niego ręczysz, przyjacielu, to czemu nie? Zbiorę tylko paru chłopaków i jedziemy. No i super. Łatwo poszło. Strasznie łatwo. Czemu osiwiałeś? Dajcie mi spokój z tą moją siwizną. Wy naprawdę macie jakieś problemy, kurczę. Tak, zwłaszcza, że mam dwa. Ech, kurczę, co to za jakieś chore akcje. Znaczy pani od strechu. Powitać. Powitać. To znowu na kogoś napadli, że tak się drzecie. Nie nazywaj mnie ponurakiem. O, już widzę, że są piraci. Siema. Geralt, nie miałem okazji ci podziękować za pomoc w negocjacjach z Cyną. Nawet nie śniłem o takim upuście. Mam, a widzisz. Dla ciebie. Dzięki, a co z Sukrusem? Wszystko w porządku. Teraz mam czym go spłacić. Mówisz? Można u ciebie teraz coś zamówić? Niestety nie. Nie mam odpowiednich składników rzemieślniczych. On cię przy... Nie zgadnę. Tutaj też Ernst van Horn ma monopol.
Zgadłeś. Wykupił składniki po niskich cenach w czasie, gdy wielu mieczników porzuciło zawód i siedzi na zapasie jak kura na jajach. A gdyby tak, nie, na pewno się nie zgodzisz. To kolejny handel. Na co się nie zgodzę? Układ. Wiem, gdzie Van Horn trzyma ten zapas. Więcej niż kiedykolwiek mógłby zużyć. Można by pożyczyć sobie trochę. Radzisz? Po co mnie znowu wrabiasz? Ja wiem, że przez pożyczyć masz na myśli ukraść. Ukraść złodziejowi to nie grzech. Nie? A co? Poetycka sprawiedliwość? W co ja się wpakowałem i po co? Jak to po co? Miecz nad mieczami, zbroje, trebusze, katapulty. Dobra, Hattori, do rzeczy. No dobra, powiedzmy, że się zgodzę na to szaleństwo. Jak to sobie wyobrażasz? Magazyn Van Horna jest w dokach. Ciężkie cholerstwo, niech Sukrus weźmie swoich chłopaków. Aha, ważna rzecz. Właściwe skrzynie będzie czuć amoniakiem. Sukrus, prawa jest. Hej, mordo. Witaj. Cześć, Geralt. Jak tam? No. Hattori wymyślił dla nas zadanie. Fajnie, bo zaczynałem się już nudzić. W skrócie chodzi o to, żeby pożyczyć kilka skrzyń z magazynu Ernsta Van Horna. Poznamy je po zapachu amoniaku. Da się zrobić. Wiem, gdzie składuję towar. Pójdę z chłopakami rozeznać teren i spotkajmy się w okolicy jeziora. Brzmi sensownie. Dobrze, kiedy? No jak kiedy? Po zmroku. Widzimy się na miejscu. Może być. Albo już się ranek zaczął. Nie bałem, że zuszu mi krew. Wyszczałbym się gdzieś pod murkiem, ale mnie jaja zmokną. Ach, bo ci jaja zmokną to najgorszy problem. A jak ci galoty zmokną od zeszczenia się w gacie, to już spoko. Inteligenci. Dobra. Po zmroku, a mamy czwartą nad ranem. Dobra, wszystko już wiemy. Jest tylko jeden strażnik, ten przed wejściem. No to tak... Zajmę się nim. Tak też pomyślałem. Ja mam kiepski węch, więc nie odróżnię tych skrzyni od siebie. Oznacz kredą te, co trzeba, a my skombinujemy w tym czasie jakiś wózek. Ale jeden strażnik przecież dobra, to jest... a kiedy będę już gotowy? Jak wyjdziesz z magazynu, wtedy ruszymy. Ale to nie może być tylko jeden. Przecież wiecie, jak to działa. Nikt nie jest na tyle głupi, żeby tak sobie obstawić magazyn. Aha, dobra. Co tam? Ty co tu robisz? To jest? To ty? Poznaję cię! Panie krasnolud, to ten oszust i złodziej! Prześladujesz mnie, bezecniku? Tam, hendożenie. Ja go znam! To Wiedźmin Geralt! Co słychać, panie Wiedźmin? A dobrze. Wiedźmin? A tak, teraz wszystko jasne. Panie krasnolud, nie słuchajcie go. Zaczaruje was psi chwost. Z trolem się na łby pozamieniałeś? Kumpel Jarpena Zigrina jest moim kumplem. Zmykaj stąd, pókim dobry. Już! No. Czary mary hokus pokus. Jakie oplucie. Mano. No, co tam, panie Wiedźmin? Czego szukacie w magazynie Von Horna? Jarpen Zigrin przekazuje pozdrowienia. Nie chcę go czarować, żeby nie było. Na Rundurina tylko nie wynieście wszystkiego. No, migiem. Ja skoczę do wygódki. Bo to czarowanie go byłoby takie... Gdzie te składniki? Takie średnie, bym powiedział szczerze. Faktycznie śmierdzi amoniakiem. Chyba to. I to. Teraz tylko sygnał. O kurcze. Chyba nie wiesz, to kurwy nędzy, czyj to magazyn, kozo jebie! Ty, Geralt, to jest ten gnojek, co nam Hattori mówi, że sypia z tasakiem, czy jakoś tak? Sukrus? Co ty tu? Z tym czarownikiem? Teraz wszystko rozumiem, ale mi kawał zrobiłeś! Hattori was nasłał, co? Zasrany nieludź pożałuje, że go matka nie udusiła pępowiną! Ale najpierw wami nakarmimy kraby!
Ręce precz od mojego szwagra, świński ryju! Tylko ja go mogę prać, zrozumiano? Szwagier, dawaj napierdalaj z nami Nordlingów chędożonych! Dalej, Geralt, na nich! Co tu się w ogóle dzieje? Powoli, Sukrus, pogadajmy. Szwagra muszę ratować! Na nich! Aha. Nie! Zostawcie go mnie! A ci... Serio? Strażnicy nam kibicują. Możesz jeszcze się poddać. I co, strażnicy, nic nie widzieliście? Ależ wieje. Ależ wieje. Można podbić Nilfgaard. Sukrus, wybacz. Kocham cię jak brata, nie wiem, ty skurwysynu. Sztama? Szwagier, i po co nam to wszystko było? Pewnie, że sztama. Dobrze, miodu nie rozwaliłem. Który mnie uderzył. Nie chcę psuć tej scenki rodzajowej, ale co zrobimy z Fanhornem? A wywieziemy go na Skellige, zanim oprzytomnieje. Nie będzie wam więcej bruździł. Może jakiś interes rozkręcimy? Tylko najpierw trzeba skrzynię odstawić do Hatoriego. Słusznie. Przy okazji też do niego zajrzę. I w sumie wyszło fajnie. No, piąta nad ranem, sytuacja ogarnięta. Już coraz mniej papierków. Co jest? Pierdole, co za głupie pytanie, jak ja tego nie lubię. Przestańcie, bo aż człowiek przeklina przez was. Uzyskałeś dostęp do usług arcymi... Co? Serio? Już mogę? Myślałem, że coś jeszcze będzie. To już koniec? Mieczy i pierogu? Jej wróciła osełka. Hatori, mordo. Witaj, jej pcharze. Geralt, jesteś cały i zdrowy. No. Jestem. U ciebie wszystko w porządku? Lepiej być nie może. Po wyjeździe Fanhorna Tasak stracił zainteresowanie miecznikami. Znów mogę wykuwać miecze bez strachu, że mi ktoś spali lokal. Cieszę. No i super. Nawet nie wiesz, jak ja się coś cieszę. Walnęło u góry. Teraz już nie potrzebuję Sukrusa i mogę poświęcić się temu, co naprawdę kocham. Dzięki, Wiedźminie. Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Czy możesz dla mnie Gnomiego zrobić? Miecz Mariborski. Bremerwor. Ciekawe. A w te niedźwiotki. Puszę jakąś fajną. Srebrny może jakiś ciekawy mieczor. Wychu niedźwiadkowego. Teraz ja nie wiem, czy ja się w niedźwiedzia nie ubiorę może. A wykonaj mi te wykłem. Nie wiem, czy tylko będę mógł robić te największe. Pomogę te najmocniejsze welesy. Większy Glyph Quen, proszę bardzo. Większy Czernobóg. Peron większy. A niech będzie. Na coś trzeba wydawać pieniążki, nie? Większy Glyph Igni. Dobra, stać mnie. No. Napraw mi mój szpej. Ten drewniany miecz też napraw. A reszta pójdzie na sprzedanko. Mniejsze glify mi się nie przydadzą, jedynie te duże mnie interesują. Są jakieś nowigradzkie słabe kosy. No i jest w sumie fajnie. Elegancko to ogarnąłem, nie powiem, że nie. To jest nie trzeba psuć, nie Hatori? Możesz już teraz wykuć dla mnie coś wyjątkowego? Oczywiście, w końcu taka była umowa. Wpadnij za kilka dni po swój nowy miecz. No dobra, to co, robimy starą sztuczkę?
Nie wiem ile to jest kilka dni, ale powiedzmy, że tyle musi ci starczyć, Hattori. Jeszcze nie skończyłeś, chłopie. Długo go będziesz robił, a chciałbym już go zobaczyć i pokazać też wszystkim. Jak tam, mordo? Hattori. W której kończysz robotka? Chłopie, ty z wieczora jesteś dostępny? Można z tobą na luzie pogadać kiedyś? Była niby opcja porozmawiać, ale taka... O, w końcu. Witaj, Ej Pcharze. Witaj. Można już odebrać ten miecz? Tak. Patrz i podziwiaj. Oto miecz nad miecze. Wygląda ładnie. Faktycznie warto było poczekać. Dzięki, Ej Pcharze. To ja dziękuję za wszystko. No. Bywaj. Miecz z okrawków. Uwaga, cóż to jest? No premia przy trafieniu krytycznym jest kurna potężna. Nie powiem, że nie jest. Ale to pójdzie do skrzynki tej takiej fajnej i tyle. Czy w takim wypadku witaj, możesz mi witaj, jakieś takie cechowe rzeczy tworzyć? Ja pierdziele, 40 poziom, jadowite jakieś rzeczy, straszne. Dobra, cech gryfa. A są jakieś ulepszone, czy mieczy się nie ulepsza? Zobaczmy, masz tutaj niedźwiedzi miecz? No jest, jest teoretycznie lepszy. Powiedzmy, że pójdziemy pod niedźwiadka. Kurczę, no tak... No nie wiem. No mam ten miecz. I co, mogę go jakoś ulepszyć gdzieś? Proszę bardzo, kolej. Niestalowy! Aj! Co, sobie zrobiłem dwa miecze, tak? Dobrze zrobiłem. Nie, srebrny? I stalowy, no to dobrze. To się zgadza. Bywaj. Nie wiem, czy miecze da się ulepszać, będę musiał sobie później zobaczyć, ale w sumie nigdy tego nie robiłem. Wiemy, że sobie założymy. Nazwa customowego miecza stalowego Getana. No sorry, ale mnie to po prostu niszczy, nie? No to jeszcze teraz będziemy musieli kopnąć się do Velen. Do naszej mistrzyni. Chyba będziemy musieli też powoli uciekać na Skellige. Jak z Oxenfurtu. Dobra, ja tam do redańskich oficerów sobie podejdę później, ale to później. Ja tu mam kasztel Wrońcy do ogarnięcia i do rozegrania jeszcze dwie partie tego. Jak to się nazywa? Gwinta. Później jeszcze na Biały Sad się udać, znaleźć tych dwóch gości od kart, czy nie wiem, może te karty ma jakiś sprzedawca, a ja tego nie zauważyłem, nie wiem. Poteczka. Hop. No jest dobrze. Fajnie jest tak w jednym odcinku zrobić całą linię questa. Ach ci, bandyci barona. A cały czas jestem dufny. Halo? No nie jest. Joanna? Hello? Miło? Próbuję pancerza, słuchaj. Chodzi o wiedźmiński pancerz. Niedźwiadkowy. Zobaczymy jak to jest. By ulepszać cały czas to. Ja to jeszcze nie mam na niedźwiadkowe. Nie mam. To ulepsz mi w takim wypadku, koleżanko. Niedźwiadkowy może w przyszłości w takim wypadku.
Dobra, ulepszone. Chyba, że ja nie mam składników, a jak mam brak składników, to też chcę zobaczyć. Że na przykład na ulepszone. Niedźwiadkowe. Wyśmienitych, a ja wyśmienitych nie mam, nie? Nie mam. Ulepszone buty niedźwiedzia. Nie mam zwykłych ulepszonych. Ale beka. No dobra, no to te już ulepszone butki mam. Rękawice. Kota. Mam, a mam ulepszone kota? Niedźwiadkowe. Chyba się trochę w tym pogubiłem, ale no rzeczywiście mogę nie mieć. Bo mam na pewno kota. Mam ulepszone. Mogę mieć ulepszone. Bo rękawic nie mam jakimś. Gdzieś mi się musiały zapodziać. Także bywaj. O, już lepiej to wygląda, powiem szczerze. Ulepszone, ulepszone, no te zwykłe i ulepszone. Może to co mi się uda zrobić, to zrobię, żeby mieć. Więc gryfa też sobie możemy zrobić i później sobie najwyżej porównamy. Kota mamy, niedźwiadka zrobiłem. Brakuje mi tutaj dalej składników, więc te podstawowe buty są. Fajnie byłoby mieć, ale niestety no nie mam tych ciekawostek. Dobra. Nie ulepszone, tylko zwykłe chciałbym troje. Aha, potrzebuję koszul. A możesz mi ten? Mogę kupić koszulę? Bądź. Bo ja koszul niestety nie noszę przy sobie. Masz koszulę u siebie na stanie, koleżanko? Masz. Poproszę koszulę. Teraz nagle już mogę, prawda? Więc co, najpierw gryfa czy niedźwiadka? No powiedzmy, że niedźwiadka. Mogę teraz ulepszonego. Ulepszony, niedźwiadek, wilk. Ojejku, ale to jest posortowane. Nie ogarniam tego. Dobra. Gryfa na pewno nie mam. Niedźwiadka nie robiłem. Teraz tak, mogę ulepszone, gryfa. Cały czas brakuje mi tych. Będzie trzeba kiedyś ich poszukać. Niki rzemieślnicze, spodzień. Ty masz spodnie u siebie w sklepie zwykłe? Muszą być myślickie, prawda? O, pewnie. Tak? To muszą być myśliwskie spodnie. Zwykły spodzień sobie zrobić, powiedzmy. Spodnie wiedzieńskiego cechu niedźwiedzia. No to robimy. Gryfa robimy. Dwa? Jedne lepsze, drugie gorsze? Co? Te gorsze niepotrzebnie robiłem. Ale się pogubiłem. Dobra, to te gorsze spodenki usuwamy w takim wypadku. Chleb. Są te gorsze? Niedźwiedź. Gryf. O, gdzie one są? To ja zrobiłem. Gryf? To były po prostu inne. Kurczę, ja już nie wiem. Dobra. Starczy. Na razie będę sobie łaził w kocie, bo tak. Ale nie mam arcymistrzowskiego, więc w sumie no nie wiem, no. Zwykła zbroja nie jest tak dobra jak ulepszona. Tutaj ewentualnie niedźwiedzie łapawice. Gryfie łapawice. Zobaczymy, które byłyby najlepsze. Nikt mi nie powie, że nie mogę sobie mieszać. No. Ulepszone są na pewno lepsze. Po dzień tak samo. Dobra.
Teraz tylko do tej skrzyneczki, co mam tutaj na włościach, podejdę. Fajny odcinek moim zdaniem. Fajny, bo teraz w końcu się ulepszyliśmy. Wyglądamy tak bardziej już kozacko. Wydmuchaj ten nos. Przestań! Geralt, ty masz jakieś dziwne poczenie z tym kucaniem tutaj w tym miejscu i podnoszeniem czegoś. Więc tak. To idzie do skrzynki, to idzie do skrzynki. Masa tych rzeczy, jak będę kiedyś coś krawcił, pójdzie do skrzynki. No i ten śmieszny miecz pójdzie na sprzedanko, niestety. A jeszcze póki co nie będę tych run mocnych wsadzał, ze względu na to, że chcąc, nie chcąc, to prawdopodobnie nie będzie moja końcowa zbroja. Może na razie sobie latam... Dobra, no ale chleję cięgiem w karczmie, nic nie zrobisz. Tak chcę. Powinienem to rozebrać na części, ale jestem leniwy, więc wiecie jak to jest. To już przeczytane, ale mimo wszystko ma wykrzyknik, więc nie wiem, kupię. Zżarła, bo ty żarło kupujesz, gościu, to mam dla ciebie sporo jakichś właśnie główienek. Może jesteś wielkim fanem kupowania. Tutaj wcisnę. Dobra. Książek coś ci mogę wcisnąć, złupię cię na pewno. Proszę, bierz to. Bym to zawsze podjeżdża do góry, a nie w dół, to mnie zastanawia. O, teraz jest idealnie. Teraz to sprzedawanko idzie praktycznie jedno za drugim. To mam nadzieję tylko, że nie sprzedałem mu tej mapy brata Adalberta Krause. Brata Braze. Bywaj. Bywaj. To będzie w takich questowych, jak nie wiem. Mapa. Nie. Nic mi to nie dało. Zmarnowałem pieniądze. No trudno. W każdym razie, dzięki za pomoc, koledzy i koleżanki. Ja sobie ulepszę szpej. I następnymi zadaniami będziemy się zajmować już w przyszłości. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. A tymczasem... Bywajcie, patrzcie jaki ładny Geralt w nowej zbroi. Wiem, że wziąłem sobie gorsze miecze, nie krzyczcie. Naprawię to. Obiecuję.